Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał ponad 92 miliony złotych dofinansowania gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Łącznie dofinansowanych zostało 39 projektów. Środki pochodzą z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020 pod działanie 171. Wsparcie trafi m.in. do Rybnika. Jest to drugie co do wielkości dofinansowanie i najwyższe dofinansowanie wśród gmin. Niemal 17 milionów złotych. Środki będą przeznaczone na termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 27 budynków. Miałem tą przyjemność podpisywać wraz z panem prezydentem umowę na dofinansowanie kolejnego projektu dla miasta Rybnik. To blisko 17 milionów złotych, które trafi w najbliższym okresie, w najbliższych latach do miasta Rybnik na realizację projektu polegającej na głębokiej termomodernizacji budynków komunalnych. To kolejna edycja konkursów w ramach całej edycji, 39 dofinansowanych projektów na ponad 92 miliony złotych, które trafiają do samorządów, do spółdzielni mieszkaniowych, do wspólnot mieszkaniowych z terenu naszego województwa. Rybnik jest niestety w czołówce tych miast najbardziej zanieczyszczonych, ale Rybnik realizuje też bardzo dużo działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Ta determinacja miasta w tym, aby jakość powietrza na terenie miasta się poprawiła, jest bardzo duża. To chociażby 17 milionów w ramach tego konkursu. To 20 kilka milionów złotych dotacji, które miasto uzyskało w ramach poprzedniej edycji konkursu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko. To blisko już 2000 złożonych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze, najwięcej ze wszystkich samorządów na terenie naszego województwa. Także te działania i ta determinacja miasta w walce ze smogiem jest naprawdę godna naśladowania. To świadczy o tej determinacji nie tylko samego samorządu, ale też samych mieszkańców. Widzimy to, bo wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców naszego województwa. Coraz częściej zauważamy to, czym palimy w naszych piecach, i to bardzo dobrze, bo im szybciej podejmiemy decyzję o wymianie tych starych, nieefektywnych źródeł ciepła, tym lepiej dla nas, tym lepiej dla naszego zdrowia, bo trzeba pamiętać, że paląc u siebie w domu w sposób nieekologiczny, zatruwamy przede wszystkim siebie i nasze najbliższe otoczenie. Zadowolenia z uzyskanej dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie krył prezydent Rybnika Piotr Kuczera. No przede wszystkim walczymy dalej o czyste powietrze w Rybniku, a faktycznie i bardzo konkretnie oznacza to zmianę zasobu i jakości tego zasobu w dzielnicach Niedobczyce i Boguszowice, termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, podłączenie do ciepła systemowego. To wszystko to, co i te zmiany nastąpią w roku 2021-2022 i wszystko to powoduje, że właśnie to powietrze może być czystsze i będzie czystsze, w co głęboko wierzę. Wieloletnia prognoza finansowa miasta wskazuje, że mamy 2 lata na przeprowadzenie tej termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła. Również mogę powiedzieć, że dotyczy to 24 budynków w zasobie ZGM-u. To się przekłada na konkretną, lepszą jakość życia
setek osób, no i mam nadzieję, że mieszkańcy Boguszowic, Niedobrzyc, ale i całego miasta pośrednio to odczują. Największą kwotę dofinansowania, bo aż blisko 20 milionów złotych, otrzyma Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Kompleksową termomodernizację przejdą należące do niej 52 wielorodzinne budynki mieszkalne, 657 gospodarstw domowych. Dzięki temu zmniejszone zostanie zużycie energii i spadnie emisja gazów cieplarnianych. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść około 32,5 miliona złotych. Według planów prace termomodernizacyjne powinny się zakończyć we wrześniu 2022 roku. Termomodernizację ma przejść również 19 budynków wielorodzinnych na terenie Zawiercia, dzięki czemu lepszą klasę zużycia energii uzyska blisko 250 gospodarstw domowych. Projekt zostanie dofinansowany kwotą ponad 10 milionów złotych. Razem z panem prezydentem tą niezwykle miłą okazję podpisać umowy, bo to jest 5 umów na dofinansowanie realizacji inwestycji w zakresie głębokiej termomodernizacji budynków wielorodzinnych, mieszkalnych na terenie miasta Zawiercie. To jedna z największych dofinansowanych inwestycji w ramach tego ostatnio zakończonego konkursu, w ramach którego dofinansowaliśmy łącznie 39 projektów na kwotę ponad 92 milionów złotych. W tym miasto Zawiercie 5 projektów o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej ponad 10 milionów złotych, obejmujące 15 budynków mieszkalnych na terenie miasta. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi za takie zaangażowanie w realizację, myślę, tej naszej wspólnej misji wszystkich walki ze smogiem, bo to zadanie, które w sposób taki jednoznaczny i bezpośredni przekłada się na walkę ze smogiem, to 19 budynków, w których zlikwidowane zostaną indywidualne nieekologiczne źródła ciepła, te popularne kopciuchy zastąpione nowoczesnym, ekologicznym ogrzewaniem tych budynków, to w sposób znaczący przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji, do tego, abyśmy wszyscy na terenie tutaj miasta Zawiercia oddychali czystym powietrzem. Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski podkreślił, jak ważną rolę dla miasta spełni przekazane dofinansowanie. Do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości. Poprzez tył dofinansowania tak naprawdę skaczemy o kilkanaście lat do przodu.
ponieważ przez ostatnie 30 lat niewiele w tym temacie się działo. W tamtym roku podpisywaliśmy umowę na termomodernizację 12 budynków i tam było dofinansowanie około 5 milionów. W tym dziś podpisujemy na kolejne 19 i to jest dofinansowanie około 10 milionów. To jest ważna sprawa, bo w sumie wymienimy źródło ciepła 31 budynków. To jest niesamowita sprawa dla nas wszystkich, tym bardziej, że zasób mieszkaniowy i mieszkańcy bardzo tego oczekują, bo już mają dosyć opalania węglem w starych piecach. Wymieniamy to na źródło gazowe. No w tej chwili uważamy, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań indywidualnych, co daje nam też duże możliwości ograniczenia kosztów. 31 budynków tak naprawdę będzie zrewitalizowanych. W tych miejscach, gdzie jest najbardziej zanieczyszczone powietrze, czyli na terenie Starego Miasta, okolice ulicy Marszałkowskiej Aptecznej i okolicy i osiedla TAS. To tak naprawdę, mam nadzieję, że dopiero początek, bo budynków ze starymi źródłami ciepła mamy bardzo dużo i chcę jak najszybciej zmniejszyć ilość pieców nieekologicznych, a zaczynamy od siebie, zaczynamy od zasobu gminnego. Później będziemy myśleć również o zasobach prywatnych. Wiemy, do czego nas obliguje uchwała Sejmiku Śląskiego, że musimy to zrobić jak najszybciej. Dlatego jestem bardzo wdzięczny. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy pracowali nad tymi wnioskami, że udało się ten proces składania wniosku, przygotowania przeprowadzić jak najlepiej. Dziękuję moim urzędnikom w urzędzie. Mnie najbardziej zależy na tych najbardziej zdegradowanych, czyli to jest Stare Miasto, ulica Marszałkowska, Apteczna, Stary Rynek i osiedle TAZ, czyli osiedle Szymańskie. Do tej pory udawało się pozyskiwać środki na termomodernizację jednego budynku, dwóch budynków rocznie, czasami nic. Natomiast teraz udało nam się uzyskać dofinansowanie na dużą skalę. 31 budynków takiej rzeczy jeszcze w zawierciu nie było. To w każdym z mieszkań będzie wymieniony piec na gazowy, czyli nie będzie niskiej emisji. W tej chwili mieszkańcy opalają węglem. Jest to dla nich dosyć utrudnienie, bo oprócz tego, że muszą wnosić na piętra sami, to są często osoby starsze, takie mieszkają w zasobie komunalnym, które już mają z tym problemy. Chcemy im ułatwić życie po prostu. Myślę, że na początku lutego ogłosimy przetarg w tej sprawie i zobaczymy, jak to będzie szybko rozstrzygnięte. Natomiast chciałbym w ciągu 2 lat zakończyć tę inwestycję i myśleć o nowych. Bo to też jest obciążenie dla budżetu gminy, bo musimy ponieść koszty wkładu własnego. Zadowolenia z przekazanej dotacji nie kryli również lokalni działacze. Wpłynie na poprawę estetyki
osiedla, no i wpłynie na poprawę powietrza i jakość życia tym samym wszystkich mieszkańców Zawiercia. Dlatego też cieszę się, że taki projekt powstał. No i życzę bezłącznego realizowania. Wszystkiego dobrego. Szanowni Pani Poseł, Pani Radna, Panie Prezydencie, Panie Prezesie, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą pisanie dzisiejszej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Urzędem Miasta w Zawierciu na temat właśnie dotacji na taką modernizację 31 budynków w tym roku 10 milionów. W zeszłym roku słyszeliśmy o kwocie 4 milionów złotych. Widać, że Zawiercie się zmienia, dba o ekologię. Tutaj podziękowania w szczególności, że tak dużo robi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na czele z panem prezesem, panem Tomaszem Bednarkiem i z zarządem WFO i pracownikami w sprawie ekologii. Bardzo wiele działań na wielu płaszczyznach, ale w tym jest bardzo duża pomoc i dla samorządów, ale także się na przykład bardzo cieszę, także z olbrzymią pomoc na przykład także dla ochotniczych straży pożarnych, ale także i dla odbiorców indywidualnych. To jest olbrzymi program na ponad 100 miliardów złotych, który realizuje w Polsce Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponad 100 miliardów złotych program Czyste Powietrze. Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zapowiedział, że już niebawem rusza kolejny nabór wniosków. Zachęcam wszystkie samorządy do takiej właśnie aktywności w zakresie walki ze smogiem, bo już niedługo, w marcu otwieramy kolejny nabór, ostatni w tej perspektywie nabór w ramach poddziałania 171 na termomodernizację budynków mieszkalnych. Kolejne dziesiątki, a może nawet ponad 100 milionów złotych, które mam nadzieję trafi do kolejnych samorządów i każda taka inwestycja, każdy taki z termomodernizowany blok to krok do poprawy jakości powietrza.